Szanowni Państwo, witamy na dzisiejszym briefingu radnych Koalicji Obywatelskiej. Oprócz radnych klubu Koalicja Obywatelska jest z nami gospodarz tego terenu, leśniczy lasów komunalnych, pan Mateusz Cieślakiewicz. Bardzo dziękujemy za Państwa przybycie. Dzisiaj chcielibyśmy poinformować Państwa o działaniach radnych Koalicji Obywatelskiej związanych z zagospodarowaniem tej przestrzeni leśnej, związanej właśnie, inaczej, określanej przez mieszkańców, jak to radna Edyta wspomniała, drzwiami do Grudziąckiego Lasu. Dzięki działaniom radnych Koalicji Obywatelskiej w ubiegłym roku do budżetu miasta wprowadzono 240 tysięcy złotych, dzięki którym można było zrealizować te inwestycje w przestrzeni miejskiej, które są już za nami, czyli między innymi wybudowano dużą wiatę, z której korzystają młodzi grudziądzanie, ale też między innymi środowiska biegaczy związane z Grudziąckim Parkrunem, patyczaków związanych ze stowarzyszeniem działającym w naszym mieście, które krzewi tę dyscyplinę sportową wśród Grudziądzan, ale też i zwykli mieszkańcy Grudziądza, którzy chcą wypocząć w grudziąckim lesie. Mamy również rozbudowany parking, dzięki temu poprawiła się znacznie sytuacja kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj, aby właśnie w naszej przestrzeni leśnej pobiegać. Mamy również leżaki, gdzie Grudziądzanie będą mogli w okresie letnim, ale również teraz spędzać wolny czas, ale mamy również plansze edukacyjne, tablice informacyjne, edukacyjne, dzięki którym młodzież grudziąckich szkół pogłębi swoją wiedzę na temat m.in. funkcjonowania lasu. Co dalej? W budżecie na 2023 rok dzięki naszym działaniom zostały zabezpieczone kolejne środki, w tym przypadku akurat 100 tysięcy złotych, dzięki którym teren ten zostanie doświetlony, zamontowany zostanie monitoring miejski, ale też będziemy realizować inicjatywę leśniczego, pana Mateusza Cieślakiewicza, którą przedyskutowaliśmy z mieszkańcami i która spotkała się z ogromnym entuzjazmem. Będziemy mianowicie chcieli, aby w tej przestrzeni miejskiej powstał sad mieszkańców Grudziądza. O tej inicjatywie powie więcej pan leśniczy, ale też będziemy chcieli zabiegać, aby obiekty militarne, obiekty historyczne, które znajdują się w grudziąckim lesie, mogły zostać zrewitalizowane i zabezpieczone w taki sposób, aby dalej nie postępowała ich degradacja i aby mieszkańcy Grudziądza i przyszłe pokolenia mogły dowiedzieć się nieco więcej o funkcjonowaniu historii twierdzy Grudziądz i poszczególnych jej elementów. Teraz oddam głos pani radnej Edycie Ogonowskiej z inicjatywy, której tak naprawdę radni Koalicji Obywatelskiej zajęli się zagospodarowaniem tej części miasta. Od wielu lat to miejsce nazywamy z patyczakami, nie tylko z patyczakami, z biegaczami, z harcerzami, uczniami szkół, takimi zielonymi drzwiami do lasu. Jest to miejsce, gdzie spotyka się wielu mieszkańców Grudziądza. Cyklicznie, bo praktycznie 3 razy w tygodniu patyczaki stąd ruszają na swój trening, na swoje marsze, czy na 5, czy na 10 kilometrów. Cotygodniowo odbywa się tutaj cykliczny bieg parkrunu. Jest to od 150 do 200 osób, a nawet nieraz więcej. Ale często na ten parkrun przyjeżdżają ludzie z całej Polski, bo to jest taka inicjatywa sportowa, rekreacyjna. Jednocześnie w całym kraju o 9 w różnych miejscach Polski takie inicjatywy się odbywają. Coraz częściej w tym miejscu mamy też zawody zarówno rekreacyjne, biegowe, jak i nordikowe. I tak na przykład w niedzielę odbył się marsz i bieg walentynkowy, gdzie tutaj mogliśmy gościć właśnie zorganizowany przez parkrun. Dla mnie, jako dla nauczyciela klas 1-3 jest to wspaniałe miejsce, bo możemy skorzystać z planów edukacyjnych i to nie tylko nauczyciele z dziećmi, czy jako drużynowi z drużyną harcerską, ale także rodzice, którzy tutaj przyjdą, mogą się dowiedzieć o budowie lasu, mogą dowiedzieć się, jakie zwierzęta w warstwach poszczególnych mieszkają. Oprócz tego tutaj niedaleko mamy fajny zagajnik, gdzie są posadzone drzewka miododajne i wiele owadów może przylatywać. Dlatego też tutaj w okresie wiosennym i jesiennym odbywają się zajęcia Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie młodzież właśnie życie owadów poznaje właśnie te rośliny, a może także swoją własną roślinkę posadzić.
Także miejsce od małego do dużego, każdy tu znajdzie trochę wytchnienia. Jak będzie jeszcze sad, co jest moim marzeniem, to myślę, że będą wszyscy szczęśliwi. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, radny na Polski wspomniał właśnie o tym, że dla nas jednym z takich elementów, na którym należy pracować i zresztą pracujemy już od wielu miesięcy, są fortyfikacje grudziąckie, które należałoby zadbać. Oczywiście nie jest to łatwy temat i stąd wynikają tak długie terminy. Tutaj można wspomnieć o tym, że dokumentacja konserwatorska do jednego tylko obiektu była tworzona przez ponad rok, więc tego typu działania powodują, że wszystko odsuwa się powolutku w czasie. No ale ja jestem dobrej myśli i te obiekty, które znajdują się tutaj w tym rejonie, zaczynając od obszaru dzisiejszego osiedla Lotnisko, czyli pierwszy obiekt, który pójdzie na pierwszy ogień, to jest wartownia znajdująca się przy stadionie żużlowym, i to będzie taki najbardziej widoczny element tego. I potem kolejno chcemy zainteresować się obiektami, które znajdują się na terenie i osiedla Lotnisko, ale także tutaj właśnie w Lesie Rudnickim, połączyć te wszystkie projekty w jedną całość, tak żeby móc przeprowadzać działania kompleksowo, a nie punktowo. Mamy tutaj zachowane nie tylko obiekty stałe, czyli Fort Lasek Miejski przy samych wodociągach, ale także całą masę umocnień ziemnych i pytanie jest tego typu, tak? Jeżeli będziemy to rewitalizować, to czy tego typu miejsca, obiekty pozostawiać w tej przestrzeni, czy po prostu możemy sobie darować i pozostawić je tak, aby las poprzez biodegradację spowodował, że one zanikną w przyszłości, bo tak najczęściej się dzieje. I teraz kwestia tego typu, aby dla każdego z tych obiektów, tak jak już powiedziałem wcześniej, wypracować dokumentację konserwatorską, następnie pozyskać pieniądze, przeprowadzić działania. I teraz najważniejsze, żaden z tych obiektów nie może być pozostawiony sam sobie, on musi żyć. Więc teraz kolejna rzecz, wypracowanie metody zagospodarowania takiego obiektu w takim sensie, aby on funkcjonował dalej, nie tylko w świadomości, ale fizycznie, bo to jest ważne. To, że obiekt jest, to nie znaczy, że on będzie stał wiecznie, on po prostu bez gospodarza zmarnieje. I tutaj mam taką olbrzymią nadzieję, że działania dotyczące sadu, tutaj zwłaszcza przy tym obszarze, który jest objęty opieką konserwatora wojewódzkiego, bo były poligon kawalerii, który znajduje się za moimi plecami de facto, to jest obszar, który w tym momencie podlega także opiece konserwatora wojewódzkiego, konserwatora zabytków. I tu mam nadzieję, że będzie można także podkreślić ten aspekt historyczny, tak żeby każdy, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie, które poruszyła tutaj radna Ogonowska, mógł się zapoznać z dziejami tego obszaru, ale także właśnie pod względem historii. No ja jestem bardzo zadowolony z tego, że takie inicjatywy wśród radnych wypływają, że zwiększają rekreację tutaj na terenie Grudziądza, tym samym mieszkańcy też okoliczni mieszkańcy Grudziądza zyskują taką rentowną społeczność lasu, czyli bardziej chętnie przychodzą do lasu, spacerują po nim. Już będę miał infrastruktury, która przybyła w ostatnim roku. Co ważne, w tym roku to prawda, że będziemy próbowali wybudować sad, który będzie składał się głównie z odmian starych. I on będzie przygotowany w sposób odpowiedni, aby do każdego gatunku, czy to będzie grusza, jabłoń, czereśnia, czy też krzewy, przygotować odpowiednią glebę. Pomysł jest taki, aby oczywiście ten sad był grodzony ze względu na zgryzanie przez zwierzynę. Też będzie on monitorowany, doświetlony, a w przyszłości, kiedy już wyrośnie i będzie owocował, dostępny dla wszystkich mieszkańców, żeby mogli korzystać z owoców tego sadu. Gdzie on miałby powstać? Pomysł jest taki, tutaj za plecami moimi są fragmenty luki naturalne w drzewostanach, wykorzystać te luki, ale też wyciąć gatunki niepożądane, które tutaj występują. Głównie chodzi o topole osikę. Powierzchnia tego sadu będzie około 20 arów.